bardzo dawno tego nie robiłem. Nie pamiętam, jak to się robi. Minęło milion lat, pół roku. Cześć, jestem Kamil, to jest Gorilla Project Car i dzisiaj będziemy wymieniać rozrząd w silniku N42. Dokładnie tak samo się wymienia w N46 i N45, także wszystko zaraz pokażę. If you wanna watch me change timing in N42, N46 engine in English, click here or here. Okay, mamy samochód podniesiony, można to wszystko zrobić jak jest trochę niżej, ja mam auto na 12-tonowych kobyłkach, więc jest dosyć wysoko, ale będzie mi łatwiej wam coś pokazać dzięki temu. I zaczynamy od rozmontowania wszystkiego, także do roboty. Co w ogóle robimy? Rozrząd, to wiemy. Dlaczego? Bo przy odpaleniu grzechocza. Ogólnie rozrządy na łańcuchu, takie jak są w tym silniku, schodzą legendy, że są niezniszczalne. Natomiast w tej chwili łańcuchy są dużo cięższe niż kiedyś i ten łańcuch się rozciąga. W silnikach N42, N46 zazwyczaj to jest około 150 tysięcy. Ile wytrzymuje rozrząd? W N45 jest to krótszy okres, około 100 tysięcy podobno. Nie miałem okazji sprawdzić na własnej skórze. Czasami rozciągnie się szybciej, czasami wolniej. I jak poznać, że już niedługo będzie czas na wymianę rozrządu? Przy odpaleniu będzie słychać takie chrobotanie łańcucha o plastik. Wyobraźcie sobie dźwięk uderzenia łańcuchem od roweru o jakiś plastikową osłonę. To jest mniej więcej coś takiego w bardzo dużym tempie i wtedy wiemy, że łańcuch i na łańcuch jest wystarczająco rozciągnięty, że napinacz nie jest w stanie go utrzymać w napięciu przez cały czas. Także wtedy najlepiej to wymienić, żeby sobie oszczędzić dużo większych kosztów w przyszłości. Ogólnie silnik jest bezkolizyjny, więc nie ma tragedii, natomiast jeśli przeciągniecie wystarczająco długo taką wymianę i nie wymienicie tego na czas, pękną wam o wszystkie prowadnice plastikowe i będzie trzeba zdejmować miskę, co dosyć dużo czasu i pracy wymaga, więc jest niestety drogie. I trzeba będzie wyławiać wszystkie fragmenty. Kolejna rzecz, którą robimy, to wyciągam swoje blokady rozrządu i używamy piny, którą zablokujemy koło zamachowe. Więc postaram się to pokazać jak najlepiej. Jest to pod autem, będzie trudno. Tutaj mamy blokadę koła zamachowego, tutaj mamy napinacz, blokady wanosów, blokada wałka wydechowego i dolotowego. Niestety jest tu dosyć dużo oleju. Tam nad miską olejową jest dziura, w którą wsadzamy tą blokadę koła zamachowego i przesuwamy do góry. Następnie będziemy kręcić. Następnie na tą śrubę zakładamy klucz 22 i przekręcamy rozrząd tak, żeby wał korbowy, tak żeby trafić w tą dziurę. Thank you.
mamy nasz łańcuch, prowadnice plastikowe, tutaj i trochę niżej też, i sławny valvetronic. Wierzcie lub nie, ten silnik ma nalatany ponad 300 tysięcy kilometrów. Przejechał około 310 w moim niebieskim E46, po czym był przełożony do tego samochodu i tutaj nie pamiętam ile zrobił, ale już około 20 tysięcy kilometrów. Albo 30, chyba 30. Także 330 tysięcy kilometrów na silniku z valvetronikiem jest do zrobienia. Nie ma z nim większych problemów, ale bardzo dbamy o wymianę oleju w tym aucie. Więc w tej chwili będziemy zakładać blokady na tył, na wałki rozrządu i wydechowego. Wydechowy i dolotowy. Po czym będziemy rozkręcać cały rozrząd i go wyciągać. Także no już blisko. I teraz elektrozawory muszą wylecieć, odkręcamy tą i tą zaślepkę, następnie dwie takie śruby, to jest E8 i dwie T25 chyba będą tu i tam na dole. Musimy obydwie rzeczy odkręcić i wyciągać. Tutaj zawsze widać daty produkcji całego zestawu. W tej chwili mam już wyjęty cały rozrząd i położę obok nowy, tak żebyśmy mogli je porównać. Więc mamy łańcuch, napinacz i dwie dwuczęściowe ślizgi. Co jest ważne, to żebyśmy dokładnie porównali ślizgi, dlatego nawet nie pod kątem tego, czy są takie same, tylko żebyśmy zauważyli, czy nie brakuje jakiegoś elementu w starym. Wtedy to oznacza, że musimy wyławiać go z miski. W naszym przypadku jest to na tyle wczesna wymiana rozrządu, że naprawdę nie ma problemu.
Dobra, teraz wszystkie blokady są już założone i zanim napniemy rozrząd i go skręcimy, to musimy zrzucić cały olej z silnika i otworzyć, zdjąć też czujnik poziomu oleju. W ten sposób będziemy widzieć wałki wyrównoważające i będziemy widzieć, czy są odpowiednio ustawione. Jakieś długie, oczywiście czyste narzędzie jest potrzebne, żeby je odpowiednio popchnąć i obrócić, jeżeli są krzywo. Jeżeli są prosto, to dobrze i jakby super. I to musi być równo. Dół do dną śruby dokręcamy momentem 200 Nm, górne obie dokręcamy momentem 20 i później dwa razy po 90 stopni, a w N45 to jest raz 180 stopni, ale łatwiej chyba jest dwa razy po 90, bo sobie możemy to poustawiać. Teraz wyciągamy napinacz, ten ręczny, i wkładamy hydrauliczny, który jest w zestawie z rozrządem. W tej chwili już możemy zdjąć wszystkie blokady, założyć nawet pokrywę, bo zostało nam zmiana filtra, wlanie oleju i skręcenie wszystkiego, także najtrudniejsza robota jest zrobiona. Ok, jak widzicie, olej już się wlewa do silnika, już właściwie się kończy. Oszczędziłem wam tego całego składania nudnego, bo na pewno widzieliście to milion razy. Za chwilę zobaczymy, czy naprawiłem, czy zepsułem. Jeszcze nie jest wszystko idealnie złożone, ale już na tyle, żeby to odpalić. Działa i wszystko gotowe. Samochód już jest na ziemi. Jak słyszeliście, odpalił, bez problemu chodził, nic się z nim złego nie stało. Także wymiana rozrządu przebiegła pomyślnie. Ja chciałem jakieś fajniejsze słowo użyć, nieważne. Wszystko poszło dobrze i tak to wygląda w silniku N42. Nie jest to trudne. 46, N45 to samo. Ważne, żeby mieć blokady, nie próbować tego robić na żadne znaki, bo ich raz, że nie ma, a jeżeli sobie jakieś zrobicie, to wystarczy trochę się przekręcić i auto nie będzie chodziło już poprawnie. Jeżeli bylibyście zainteresowani wymianą rozrządu, chcielibyście, żebym ja wam to zrobił, to zapraszam na Instagram, tam możecie się ze mną skontaktować. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!